Trener Dałgas Budzinowska z gościem King Wilki TV. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. No i kilka dni od meczu naszego inauguracyjnego w Energa Basket Lidze minęło. Graliśmy z Treflem Sopot na wyjeździe. Można powiedzieć, że to spotkanie nie po naszej myśli, bo zakończyło się przegraną. Trochę czasu trener na pewno miał. Jak znam trenera, to sporo o tym meczu trener myślał. Jakie wnioski teraz już tak na chłodno po tym spotkaniu trener ma? No, myślę, w takim spotkaniu w dwóch równych zespołów zawsze zadecyduje jakieś tam drobne rzeczy. Po prostu trzeba powiedzieć, że zagraliśmy słabo ten mecz. Myśleliśmy, że jesteśmy przygotowani już dobrze do ligi, a okazało się, że nam brakuje tego takiego, nie wiem, meczowego grania. I może też był problem taki, że może na ten przedsezonem nie graliśmy z takimi dobrymi zespołami sparingów, żeby nam pokazali dokładnie, gdzie mamy problemy. I byłem trochę nawet zaskoczony, że mieliśmy problemy tam w obronie, gdzie w ogóle nie powinniśmy mieć takich problemów, ale no, teraz patrzymy dalej na następny mecz. Mam nadzieję, że udało się nam wyciągnąć wnioski i to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało na następnym meczu. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że zespół Sopotu zagrał bardzo dobry mecz i naprawdę grali w obu stronach parkietu bardzo dobrze, wykorzystywali wszystkie nasze jakieś tam niedokładności i trafiali i trudne rzuty też, dlatego no po prostu to był jeden mecz. Myślę, że ten mecz tylko pokazał to, że Sopot na ten moment był lepiej przygotowany do sezonu. Panie trenerze, przed nami spotkanie z GTK Gliwice i takie pytanie, trener wspominał o tym, że wiemy, gdzie tam były rzeczy, nad którymi trzeba popracować. Czy przez ten tydzień uda się wyeliminować te błędy, czy to jednak praca nad takimi detalami to jest bardziej złożony proces? Ten proces trwa cały sezon, do samego końca sezonu. Cały czas chcemy coś tam ulepszyć, coś tam, jakieś złe rzeczy wyeliminować. Na pewno, że nie wszystko nie poprawiliśmy, ale mam nadzieję, że poprawiliśmy tyle, ile się dało. I jeszcze mamy parę dni do tego, mam nadzieję, że zrobimy postęp. Mówię, to drugi problem, że mamy zupełnie nowy zespół. I wszyscy muszą dostosować się do takiej koszykówki, co chcemy grać. Dla niektórych to jest łatwiej, dla niektórych trudniej, ale nie widzę problemu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Panie trenerze, początek sezonu, nie wiem, czy trener się ze mną zgodzi, oczywiście czekam na szczerą opinię. Trenerze, ten początek sezonu jest trudny, szczególnie ze względu na to, że właśnie na przykład przed takim meczem jak GTK Gliwice jest problem z dobrym rozpracowaniem rywala, bo tak naprawdę tych meczów do analizy jeszcze nie ma tak dużo. Jest oczywiście kilka sparingów, chociaż nie do końca te zespoły w sparingach grają to, co będą grać ostatecznie w lidze. Jak trener uważa, jak to jest w tej sytuacji? Teraz mamy drugą kolejkę, więc tak naprawdę ligowych meczów nie było też za wiele. No wiadomo, tego materiału jest dużo mniej niż tam w środku sezonu, ale akurat Gliwice został ten sam trener, który już kilka lat prowadzi ten zespół, dlatego to trochę ułatwia sprawę, wiemy, czego można spodziewać się, bo myślę, że styl jest podobny zespołu granie i w obronie, i w ataku. Dużo nowych zawodników, prawie cały nowy zespół i to też jakieś jest problemy, bo niektórych zawodników oglądamy pierwszy raz, nigdzie nie grali w Polsce, grali gdzieś tak w innych ligach, może mniej oglądalnych. Dlatego tam takie, powiedzmy, małe, drobne problemy są z tym scoutingiem, ale no, tam nie jakby nie przydawał temu jakiejś dużej wagi. To po prostu tak, każdy zespół ma to samo i taka sytuacja dla wszystkich jest taka sama. Dlatego tu nie widzę żadnych jakichś kłopotów. Panie trenerze,
właściwie po tej pierwszej kolejce można powiedzieć, że te wszystkie rankingi, power rankingi Energa Basket Ligi można podrzeć te kartki, na których były zapisywane, bo właściwie z wyjątkiem tego dominującego Anwilu, który zagrał tak naprawdę z Polfarmą, Stargard Gdański i ze Stalą, to było kilka takich niespodzianek, jak mecze, jak wygrane Startu i wygrane Astorii. Bydgoszcz, to będzie taka zwariowana liga do samego końca, jak trener myśli, czy może jednak gdzieś w głąb tego sezonu ta czołówka ligi się wykrystalizuje? Ja myślę, tak jak każdy prawie sezon, ten początek, pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące zawsze jest bardzo trudny do przewidywania, bo i wszyscy zespoły mają swoje problemy, gdzieś tam kontuzje. Wiemy dobrze, że w innych zespołach grają kadrowicze, to oni później dołączyli się do zespołów. No i ktoś tam, pozostała część zawodników, większa część z ostatniego sezonu, to mają, mogą lepiej przygotować się do sezonu, szybciej wszystko no, poukładać. Dlatego dla takich zespołów jak nasz, gdzie prawie no, zmieniło się cały zespół, to jest dodatkowe problemy, ale no, to jest normalna praca. Myślę, że te takie niespodzianki, oni będą. Myślę, że oni będą w prawie każdej kolejce, bo Polska Liga Koszykówki jest znana z tego, że nie ma takich pewniaków do wygrania. A to, że też Anvil tam wygrał te pierwsze mecze dużą różnicą, to też powiem tak, to tylko były dwa mecze. Nie? Zobaczymy, jak będzie dalej. Wiadomo, że ten zespół ma bardzo duży potencjał, potencjał ofensywny. Ale myślę, że tak nie będzie długo trwało, że oni będą wygrywali z takimi różnicami mecze. Inne zespoły dostosują się do tego, zobaczą, gdzie są słabe miejsca tego zespołu, jak można próbować ich ugryźć. Myślę, na pewno oni nie będą mieli łatwego życia, bo jeszcze grają na dwóch frontach, to też będą miało wpływ na to. Także myślę, że to będzie kolejny ciekawy sezon i wcale nie jestem taki przekonany jak większość, że tam Anvil jest nie przegra nic albo coś takiego. Myślę, że ta walka za pierwsze miejsce będzie wyrównana. Pamiętaj, że na koniec wracamy do naszego zespołu. Dzisiaj przed treningiem odbyły się demokratyczne wybory, kolejne można powiedzieć w naszym zespole. Drużyna przemówiła i kapitanem na kolejny sezon będzie Paweł Kikowski. Jak trener ocenia ten wybór? No bardzo dobrze oceniam i na pewno z dużym respektem, bo to wybrali zawodnicy. Jak kapitanem już zostaje Kiko już trzeci sezon pod rząd, to i pokazuje, jak dobrze z tej roli wywiązuje się. Także myślę, to wybór jest taki dobry, bo przyszedł nowy zespół, nowe zawodnicy i znowu zaufali Pawlemu. Także myślę, że wszystko bardzo dobrze.